Tragedia w Warszawie. Zwłoki kobiety wyłowione z jeziorka Szczęśliwickiego. Tragiczne doniesienia ze stolicy. W sobotę 15 czerwca około godziny 12 przypadkowy spacerowicz zauważył dryfujące ciało w stawie w Parku Szczęśliwickim na warszawskiej Ochocie. Kropka. Na miejsce wezwano służby, które wyłowiły zwłoki kobiety. Tragiczne odkrycie w parku w Warszawie. O tragicznym zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal TVN Warszawa. W sobotę 15 czerwca po południu służby otrzymały zgłoszenie, że w jeziorku Szczęśliwickim w parku na warszawskiej Ochocie świadek zauważył ciało. Na miejsce zdarzenia skierowano m.in. strażaków, którzy już po chwili wyłowili z wody ciało około 30-letniej kobiety. Jej życia nie udało się uratować. Ze stawu wyłowiono ciało 30-latki, nie żyje. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Meritrans w Warszawie potwierdziła w mediach społecznościowych tragiczne informacje o śmierci 30-letniej kobiety. Przed chwilą doszło do tragedii na jeziorku Szczęśliwickim w Warszawie. Utonęła w nim 30-letnia kobieta. Na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie W01064, strażacy oraz policjanci, poinformowano na profilu pogotowia. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Do zdarzenia odniósł się w rozmowie z TVN Warszawa również oficer prasowy komendanta rejonowego Policji Warszawa 3, starszy posterunkowy Rafał Wieczorek. Około godziny 12 przypadkowy świadek zauważył ciało w stawie i zaalarmował służby. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził zgon. Obecnie na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, przekazał. Śledczy w najbliższym czasie będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tragedii, m.in. to, co było przyczyną utonięcia 30-latki.